Witajcie, CubeHardowicze! Ja jestem Dawid12, a to jest CubeHard News. Przedwczoraj odbył się event Tyralnia i zawody na Discordzie. Frekwencja dopisała. Dziękujemy za wzięcie udziału. Czekamy na wasze opinie w komentarzach o tym evencie. Na ten moment topowymi graczami na serwerze są IHC, Getzu i XZN137. Top online dominują Dewielki, Papież Polak i Shizer. Pora pokazać wam topowe gildie. Łączymy się z naszym reporterem, który prowadzi was po top 3 gildiach. Both today and yesterday. Witam was z Kuboj do gildii, która zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w rankingu. Jest to gildia Ogór. Jak widzicie, zaczynają budować swój Kuboid na konkurs. Wspomnę wam, że ta gildia wygrała ostatni konkurs na Kuboid. Ciekawe, czy tym razem im się uda. Przy okazji chciałem wam powiedzieć o trwającym konkursie na Kuboid. Tematyką konkursu jest western. Do wygrania jest pizza i vouchery. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na naszym Discordzie dc.cubehard.net. A teraz przenosimy się do drugiej gildii. Oto gildia Wolf. Zajmuje ona drugie miejsce w topce. Jak widać, jest ona dobrze przygotowana do obrony. Z każdej strony jest kilka warstw piasku. Jesteśmy ciekawi, czy uda im się wbić pierwszą topkę. Ostatnią gildią, którą wam dzisiaj pokażę, jest gildia GCK. Zajmuje ona w tym momencie trzecie miejsce w rankingu. Jest ona dobrze przygotowana do obrony. Jest to już druga gildia, która posiada bambusy przy końcach Kuboida. Napiszcie nam, co one dają, w jaki sposób pomagają. Pora wrócić do studia. Witam was z powrotem ze studia. Mam do was jeszcze jedno pytanie. Czy taki format CubeHard News wam odpowiada? Napiszcie szczerze. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak urozmaicić tą serię, to napiszcie nam w komentarzach, co moglibyśmy zrobić. Jeszcze raz zachęcę was do udziału w konkursie na Kuboid. Ja jestem Dawid12, a to było CubeHard News.